Witam w krótkiej serii filmów poświęconych Maschine Mikro MK2. Nie są to oficjalne szkolenia producenta, a stworzone hobbystycznie krótkie poradniki dotyczące najważniejszych funkcji. Tworzę je, ponieważ sam szukałem przed zakupem jakichś informacji na temat tego urządzenia, a na YouTubie nie znalazłem nic po polsku, a tym bardziej nic, co byłoby darmowe. Znalazłem tylko jakieś szkolenia, o których niestety nic mi nie wiadomo. Jeżeli wiesz cokolwiek na temat tego urządzenia i podstaw produkcji muzycznej, to z pewnością ten pierwszy odcinek będzie dla Ciebie co najmniej błahy. Machine to tak zwana beat maszyna oraz oprogramowanie, które również otrzymujesz po zakupie wraz ze sporą ilością brzmień. Po instalacji całego pakietu oprogramowania możesz od razu rozpocząć zabawę z muzyką, nie potrzebujesz do tego żadnych dodatkowych elementów, wtyczek, sterowników itd. Machine posiada swoją strukturę budowania utworów. Podstawową jednostką budowania utworów w Machine jest jeden pad, jeden z 16 padów, które widzisz. Do każdego z tych padów możesz przypisać dowolny dźwięk lub dowolny instrument, np. stopę, werbel, hi-hat lub jakiś instrument. Każdym z tych dźwięków możesz grać również w skali, o czym opowiem później w innych odcinkach, ale do grania w skali przechodzimy poprzez przycisk Shift i Pad Mode. Opowiem o tym więcej w kolejnych odcinkach. Przyciskiem Shift uruchamiamy wszystkie opcje, które widzisz nad przyciskami. Zarówno nad padami, jak i nad przyciskami funkcyjnymi. 16 padów tworzy grupę. Aby utworzyć grupę, wciskamy przycisk Group i klikamy kolejny pad. Aby usunąć grupę, wciskamy Shift, Erase, Group i usuwamy nasze grupy. W obrębie każdej grupy możesz tworzyć paterny, czyli tak zwane pętle. Aby zobaczyć swoje paterny, wciskasz przycisk Pattern. Jak widzisz, mam tutaj 3 paterny, przy czym jeden jest pusty. I mogę wybrać pattern numer 1, pattern numer 2. Tak brzmi pattern numer 2, a tak pattern numer 1. Paterny grupujemy natomiast w tak zwane sceny, tworząc tym samym aranżację naszego utworu. Pokażę Wam, jak to działa mniej więcej, a więc wchodzę w scenę, wybieram daną scenę, przechodzę do patternów i wybieram na przykład pattern drugi. W ten sposób, jak widzicie na ekranie, mam dwie sceny. W jednej odgrywam pattern numer 1, w drugiej pattern numer 2. Mam dwie różne pętle perkusyjne, do których mogę potem dodać jakiś instrument. Tak tworząc aranżację mojego utworu. Warto dodać, że z poziomu urządzenia masz możliwość poruszania się praktycznie po wszystkich funkcjach oprogramowania. Możesz tworzyć utwory praktycznie bez dotykania klawiatury i myszki, chociaż wiem, że wśród użytkowników Machine jest wielu sceptyków w tej kwestii, to jednak jest to możliwe i można ograniczyć klikanie i poruszanie się po programie poprzez kursor do minimum. Opowiem Wam teraz kilka słów o interfejsie, jeszcze krótko. Tutaj widzicie przeglądarkę zarówno efektów, jak i instrumentów i próbek dźwiękowych. U góry aranżacja scen, dodawanie grup, zmiana nazwy grup, zmiana nazwy scen, takie podstawowe operacje. Okno efektów dla poszczególnej próbki, dla całej grupy, dla utworu. I najważniejsze okno dla nas jest to okno edycji danej pętli. Możemy tutaj wyciszać nasze próbki, dodawać nowe poprzez dwukrotne kliknięcie, usuwać poprzez prawoklik, grać nimi w skali, przełączać się do tego trybu, czy wreszcie edytować. O tym opowiem w kolejnych odcinkach, o szczegółowej edycji sampli, o szczegółowej edycji tych próbek. Na dole jeszcze polecam Wam 3 ważne narzędzia. Są one tutaj troszkę schowane, czyli jest to standardowy kursor, o czym mówiłem szybciej, że możemy dwukrotnym kliknięciem dodać dźwięk lub prawoklikiem usunąć, pędzel, czyli masowe dodawanie dźwięków oraz guma, czyli gumą sobie usuwamy nasze dźwięki, nasze próbki. To na tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie. Subskrybujcie mój kanał, to na pewno zmotywuje mnie do dalszego działania. Pytajcie w komentarzach w miarę możliwości, będę odpowiadał na Wasze pytania. a może sam dowiem się czegoś nowego, bo o Machine jeszcze dużo sam muszę się nauczyć, ale mam nadzieję, że te filmiki Wam się przydadzą. Także do usłyszenia i dzięki za obejrzenie.